Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik pod tytułem Zakupy w GoTroniku. Jak niektórzy wiedzą, już na kanale robiłem takie filmiki, gdzie jechałem do GoTronika, kupowałem coś i pokazywałem wam, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Dzisiaj kupiłem sobie parę rzeczy, między innymi takie pudełka, do których można włożyć różne rzeczy, które nam na przykład leżą gdzieś, zalegają na biurku. W naszym warsztacie serwisowym, że tak to nazwę w cudzysłowie. No i pokażę wam w sklepie, jak to wygląda. Za 35 zł. Aha, to nie jest to. To jest to. I powiem wam tak o. Wygląda to w następujący sposób. Pojemnik na pojemniku ustawiamy. Możemy sobie oczywiście ustawić obok siebie, być może tak zrobię, ustawię sobie gdzieś tutaj na parapecie na oknie, że będą nie w pozycji pionowej, tylko poziomej. Będzie szybciejszy i łatwiejszy chyba dostęp do tego. A może można by je zmodyfikować tak, żeby je też mocować gdzieś na jakiejś takiej tej desce czy czymś. Zobaczymy, zaraz wam powiem mniej więcej, o co chodzi. 35 zł. Podlinkuję oczywiście wszystko do filmiku, do tego sklepu, żebyście sobie mogli zobaczyć albo kupić przy okazji. To już będzie zależało tylko i wyłącznie od was. Oczywiście GoTronik mi nic za to nie płaci. Żadnego sponsoringu tutaj nie ma. Po prostu pokazuję wam to tylko czysto i osobiście, że tak powiem. I powiem wam, że chciałem sobie coś takiego kupić. Czyli zestaw 9, one są troszeczkę mniejsze, ale za to są na fajnej takiej plastikowej, jak nazwijmy to, desce, nie? Że można sobie ją na przykład, nie wiem, postawić gdzieś na biurku albo gdzieś z boku. Tańsza o prawie 10 zł, 26, 25. No i wygląda to tak. Mówię tylko, że mniejsze szufladki, ale za to więcej. O ile tutaj jest 5, no to o 4 więcej szufladki. Chciałem takie coś kupić, niestety nie mieli na stanie, gdzieś na jakimś innym magazynie i wybór padł na te. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi, ile pomieści. Być może będą lepsze, bo są pojemniejsze, tak? Także to mamy pierwszy jakby taki set, który wam pokazuję. Potem sobie to rozpakujemy i zobaczymy. Druga sprawa to jest, kupiłem sobie taką miedzianą taśmę. W ogóle w zasadzie myślałem, że to będzie troszeczkę coś innego, ale kupiłem ją z ciekawości bardziej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Myślałem, że to będzie na jakiejś takiej rolce, jak są takie zwyczajne taśmy klejące, a tu po prostu zwinięta taśma miedziana. Można ją użyć na przykład do jakiegoś tam ekranowania, połączenia dwóch ekranów. Tak sobie myślę, do czego można by takie coś zastosować. Albo do innych tam rzeczy. No nie wiem, mówię, kupiłem ją bardziej z ciekawości. Może się przyda gdzieś ewentualnie przy naprawie jakiegoś telefonu. Kto wie. W telefonach widziałem właśnie takie, tylko że szersze jakby taśmy miedziane, które łączyły tam różne rzeczy. To jest ta sprawa i ona tutaj... Pokażę wam szybko też w GoTroniku taśma miedziana. To jest coś takiego, tylko tu widzicie, jaka to jest gruba, tak? Na zdjęciu widać, że jest cholernie gruba, a tutaj jest cieniutka. Być może są jakieś różne rodzaje. Teraz nie będę się nad tym zagłębiał, ale to też podlinkuję do filmiku, także to jest druga rzecz. Trzecią rzeczą, jaką sobie kupiłem, to jest taki kabel pięciożyłowy, przewód. Myślę, że może się sprawdzić gdzieś przy niektórych rzeczach. Jak budujemy sobie na przykład jakieś różne rzeczy na Arduino. No fajne jest, takie elastyczne bardzo. To mi się podoba. Bo mam takie kabelki na przykład od Arduino, gdzie są tak sztywne, że na przykład załóżmy, że gdzieś coś chcemy umieścić w jakimś pudełeczku. No to jest totalna masakra, żeby to jakoś powyginać, bo to się zaraz odgina. Akurat tutaj mam taki przykład.
od kijanki do baterii 9-woltowej i ona jest w miarę jeszcze elastyczna. Ale jak są niektóre kable, na przykład od Arduino, słuchajcie, one są no, sztywne, jak nie będę mówił co. A tu jest ten kabelek mięciutki. Nawet to mi może posłużyć do zbudowania, do programatora specjalnego takiego kabla. Szkoda, że nie spytałem się, czy nie ma jeszcze jakichś szerszych, na przykład 10-żyłowych albo 16-żyłowych. O, 16-żyłowy już by był super. Nawet 8-żyłowy już by był fajny. Także to jest druga sprawa i trzecia znaczy się i pokażę wam też taśma IDC 6 żył. Szara, 1 metr. No za 63 grosze wziąłem 5 metrów, także myślę, że spory zapas. Nie wiem, czy w ogóle to kiedyś wykorzystam. No ale być może do czegoś się tam przyda. Dobra, lecimy dalej. To jest taśma. Następna sprawa. Najlepsze zostawię na koniec w ogóle. To sobie kupiłem. Właściwie nawet nie wiem, jak jeszcze do końca będę chciał to użyć, ale myślałem już nad jednym patentem. Powiem wam tak. Takie breloczki, one się nazywają RFID. I to mnie zastanawia, jakby można takie coś się wykorzystać. Ja sobie myślałem nad takim czymś. Nie wiem, czy to by wypaliło. Ale załóżmy, teraz mogą mnie poprawić osoby, które znają się bardzo dobrze na elektronice. Sobie pomyślałem tak w ogóle przy samym zakupie w sklepie, nie? Taka rozkmina w głowie. Załóżmy, mam taki bryloczek. W domu mam przekaźnik podłączony do domofonu z modułem Wi-Fi. Okno jest od bramy bardzo blisko, także myślę, że sygnał jeszcze by łapał mi ten zasięg Wi-Fi koło bramy i zrobić coś takiego, że idę na przykład do domu, wracam z pracy, przykładam ten RFID do jakiegoś tam miejsca koło bramy i mi się drzwi otwierają. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki patent. Zamiast kupować takich gotowych modułów, gdzie na przykład macie pilota i widziałem w ogóle kiedyś kolesia u mnie w bramie, który otwierał sobie właśnie drzwi od klatki schodowej pilotem. I już wiem, że miał takie specjalne urządzenie, które działa tam na jakimś tam paśmie częstotliwości. I naprawdę byłem wtedy zszokowany. Myślę sobie, wow, no fajne, chciałbym też coś takiego mieć, kurde, z żadnych kluczy, z grzebania w kieszeni, tylko podchodzisz sobie, naciskasz guziczek i drzwi tobie się otwierają. Sorry, że się tak nieraz mylę, jąkam, ale jestem troszeczkę zmęczony. No, ale powiedzcie, czy to mogłoby zdać egzamin, czy ja dobrze myślę, czy źle? Wziąłem dwa i to są chyba 135 MHz, bo 13 chyba nie było. Zresztą zaraz sobie zobaczymy dokładniej, jakie oni tam mają w sklepie te RFID. No i jeszcze dwie rzeczy, które sobie kupiłem, to dwie takie płytki i one mi posłużą do budowy, znaczy do programowania. Jakieś pamięci flash, które mają 16 nóżek. To sobie wziąłem dwie takie te. Fajnie się przydadzą. Okej, to jest kolejna sprawa. I żeby wam pokazać jeszcze, jak to wygląda przy okazji, to gdzieś tu miałem to taśma, butelka, 5 płytka PCB. No, coś takiego. SYO16, COP16 na DIP16. Nawet tutaj piny mogłem sobie polutować tak, żebym wkładał do Arduino czy czegoś tam. No pomyślimy, ale na pewno się przyda w razie czego, jakbym miał coś zaprogramować, jakąś taki układ, co ma 16 nóżek, to będzie to całkiem bezproblemowe. Strona A, strona B. Fajne, fajne. Mają więcej takich rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o takie płytki do adapterów. Także można sobie popatrzeć tam u nich na stronie. Aha, i przy okazji poszukajmy sobie tego RFID bryloczka. Ja tutaj wpiszę tylko tą frazę. I zobaczycie, co wyskoczy. RFID. Szukamy.
O jest, 125 i 13,56. Ja wziąłem 125, bo tych nie mieli. Także zobaczmy sobie w ogóle opis tego. Pracując kiedyś w Volvo, w firmie Volvo, mieliśmy takie specjalne karty do firmy właśnie, że odbijaliśmy się wchodząc do pracy i wychodząc. No i generalnie przechodząc milion razy przez te barierki, bo były tak zamontowane, że żeby gdzieś tam przejść, to trzeba było się tak odbić. Wejść na biuro też, żeby wejść na biuro też trzeba było się odbić w specjalnym takim czytniku z boku drzwi. I to wszystko było rejestrowane gdzieś w systemie tam u nich. I powiem wam, że takie coś to jest fajna sprawa, bo tu można, tak, obroczek RFID na częstotliwość 125 kHz. Będę musiał sobie w ogóle ten patent obczaić, jak to działa, jak to można wykorzystać, bo to jest już, myślę, fajna zabawa w jakieś tam rzeczy, nie? Na przykład włączanie, wyłączanie Wi-Fi. Fajne, fajne. I tanie jest bardzo. Złoty 26. Także do zabawy wziąłem sobie dwie sztuki takie. Ok, lecimy z dalszą częścią. To już jest pokazane. No i teraz już powoli zaczynamy przechodzić do takiej wisienki na torcie. Tutaj na pewno jeszcze nikt nie wie, co jest. Pewna osoba już, co będzie ten filmik oglądać, będzie wiedziała, ale większość z was nie będzie wiedziała. Powiem wam tak, tą buteleczkę zawsze chciałem sobie kupić. Kurczę, widziałem na filmikach, jak klienci biorą sobie taką buteleczkę, gdzieś tam coś reperują, nie? Naciska i mu tutaj wychodzi ten cały płyn. I sobie coś tam czyści, nie? Nie musi nic, kurde, lać, nie musi brać na jakąś tą pałeczkę. Taką, w sumie nawet tą pałeczkę mogłem sobie tutaj umoczyć bez problemu. I to bardzo ułatwia sprawę przy czyszczeniu różnych elementów. Wziąłem wersję 200 ml, bo 100 ml nie mieli już. I powiem wam, że 200 ml spoko jest. Chyba najbardziej optymalna, jaką można kupić. Jak to w ogóle działa? Czy to w ogóle można odkręcić? Można. Wygląda coś takiego. W zasadzie działanie tego jest takie, że naciskając tutaj, potem jak to idzie w górę, to zasysa jakby płyn, który wychodzi tutaj. To jest pewnie jakoś obliczone do tego tutaj wgłębienia. Jakbyśmy założyli na przykład grubszą rurkę, no to mogłoby nam się już powylewać, tak? Ale prosta konstrukcja, nie? Coś takiego. Wlewamy sobie tutaj na przykład IP. Chcę zobaczyć w ogóle, jak to się zakręca. No dobra. Jakoś trochę tak dziwnie. Te plastikowe gwinty to zawsze są takie trochę lipne. Jeżeli to jest taka, wiecie, masówka najtańsza. Myślę, że tutaj przydałaby się jakaś jeszcze taka uszczelka, żeby po przewróceniu tego nic mi się nie wylało. Zresztą potem sobie nalejemy do tego IP i to przetestujemy. Przetestujemy oczywiście tak o to, te pudełka. Tego nie przetestuję w tym filmiku, bo filmik by trwał dłużej. O tym będzie oddzielny film w ogóle. I teraz wam pokażę na sklepiku tą buteleczkę, żebyście sobie też zobaczyli, jak to wygląda. Butelka z tworzywa sztucznego HDPE z dozownikiem 100 ml. 9 zł 45. Całkiem spoko. Oczywiście bez żadnej naklejki GoTronic. No to tutaj opis. Są jakieś różne tutaj wersje tego, nie? Tych buteleczek. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Tego mi brakowało na moim biurku, powiem wam szczerze. Dobra, lecimy z następnym motywem, czyli taką już naprawdę prawdziwą wisienką na torcie. Słuchajcie, zawsze chciałem coś takiego kupić. Widziałem już tyle filmików różnych o właśnie takich. Nie będę wam na razie jeszcze mówił, co to jest.
podtrzymam troszeczkę w napięciu. Widziałem dużo filmików o tym. Na AliExpressie jest tego od cholery i o wiele, wiele, wiele taniej. Bo powiem wam tak. GoTronic, jeżeli chodzi o ceny, ma strasznie wysokie ceny. Dzisiaj jadąc do GoTronica, rozmawiałem przy sobie na gadu-gadu z pewną osobą i właśnie ta osoba mi też powiedziała, że GoTronic ma bardzo wysokie ceny, czasami nawet 300% wyższe niż byśmy kupywali na AliExpressie. I to mi się w tym sklepie nie podoba właśnie. Myślę, że jak będzie oglądał to właściciel tego sklepu, to proponowałbym, żeby no troszeczkę zniżył te ceny, bo naprawdę to jest, załóżmy taki przykład, analizator stanów logicznych u nich jest za 40 chyba 5 zł, a na AliExpressie jest po 15 zł. Także jeszcze jeżeli doliczyć sobie wysyłkę, to załóżmy, że zamykamy się w 60 zł, to ja za te 6 dych kupiłbym 4 takie w Chinach, analizatory. Jeden bym sprzedał w Polsce bez problemu, ale już mi się praktycznie cała kwota zwraca. Także chyba pan Piotr. Panie Piotrze, nie namawiam, ale chciałbym, żeby w GoTroniku było troszeczkę taniej, a wiem, że są firmy, które mają o wiele, wiele taniej niż na przykład właśnie w GoTroniku. To taki troszeczkę mały mój wywód na temat cen. Ale dobra, co kupiłem? No i żeby wam nie przedłużać tego, kupiłem, słuchajcie, ale tu zrobię inaczej, teraz na odwrót, zanim wam to pokażę, pokażę wam to, jak wygląda w GoTroniku. I tutaj już pewnie mogli spostrzegawczy niektórzy zobaczyć, że była nazwa XS3580. Kupiłem, słuchajcie, no nie mogłem powstrzymać się, musiałem to kupić na miejscu, kurde, co prawda drożej niż na AliExpressie, bo chyba za tą cenę miałbym dwa takie, prawie. No ale zobaczcie, kupiłem panelowy moduł zasilacza 0,6,36 V do 5 A, 80 W. Myślę, że do takich tutaj robótek mi spokojnie wystarczy, laptopów nie naprawiam, także 5 A mi starczy. Nie zasilam też żadnych wkrętarek, ani takich podobnych. Także to powinno mi starczyć do takich drobnych rzeczy elektronicznych, żeby na przykład sprawdzić, czy działają i tak dalej. I tutaj macie opis. Już nie będę nawet tego czytał. Podlinkuję oczywiście wam to do filmiku. Ale jaram się tym, cholernie się tym jaram. Już mam nawet w głowie projekt obudowy do tego. Mam zasilacz, który kiedyś kupiłem. Patrzcie, jak to pięknie się wszystko układa. Jakieś, nie wiem, przeznaczenie. Pamiętacie, co ten zasilacz taki Japończyka kupiłem? Ile on miał? 24 V, 8 A. I on do tego właśnie zasilacza... Tak? To się nazywa zasilacz? Poczekajcie. Moduł zasilacza. No tak. Będzie pasował idealnie. Już w ogóle mam w głowie, jak przerobię tam włączniki, jakie dodam wyjścia bananowe, że będę mógł sobie kabelki podłączać. Będzie fajnie. W końcu będę mógł, kurczę, zasilać z taką naprawdę dokładną wartością, w szczególności jeżeli chodzi o ampery, różne urządzenia, sprawdzać je bez obawy, że coś tam zjaram. No i tutaj macie opis step up, step down. Czyli załóżmy, podłączam pod to zasilacz 24 V, on może mi obniżyć do 1 V, może podwyższyć do 30, załóżmy 5. Minimalne napięcie zasilania to jest 5,5 V, praca może być niestabilna. No to przy 24 V będzie super stabilna. Regulowane napięcie wyjściowe 0,6 V do 36, regulowany prąd wyjściowy 0,000 ampera do 5 amperów. Super, kurczę. Ładować, naładować jakąś baterię tym będzie można. No to co to on ma? Jakie on ma w ogóle cechy? Wyświetlanie napięcia wejściowego, wyświetlanie przebiegów zmiany napięcia oraz prądu, wbudowane funkcje zabezpieczenia. Przed zwarciem, przed przegrzaniem, przed zbyt wysokim napięciem, przed zbyt dużym prądem, przed zbyt niskim napięciem, przed zbyt wysoką mocą. Super. I on może stać sobie albo poziomo, albo pionowo. Czyli trzeba będzie obudowę taką idealnie
pod to, no ten zasilacz, który będę do tego dodawał, jest troszeczkę większy, powiedzmy jeszcze o połowę tego. Także będzie trzeba pomyśleć, jak go umieścić. Nie, no mam już taki pomysł na to, żeby sobie zbudować taki warsztatowy DI zasilacz. Popatrzcie, jak to wygląda. Jednego tylko, czego mi brakuje w tym, to już by była poezja, a wiem, że są takie w Chinach do kupienia, to żeby przesyłał dane przez Wi-Fi czy tam Bluetooth do komputera PC, żeby na przykład w OBS-ie wyświetlić ten ekranik, nie? To już by było pięknie, coś robię, pokazuję wam na ekranie, jak to widać. No coś pięknego. No szkoda, ale myślę, że może jakoś to ogarnę, żeby takie coś pokazywać. Wystarczy jakaś kamerka pewnie, nie? Wyciąć, wykropować obraz i wstawić go do OBS-a i też tak można robić. Tak ludzie robią. No, także to jest coś pięknego. Przejdźmy sobie do rozpakowania tego zasilacza. W takim malutkim pudełeczku. Folia bąbelkowa. I powiem wam, no, tak waży, że ze, nie wiem, 80 gramów, 100. Tak wygląda z przodu. Mamy tylko tutaj on-off, encoder. Słychać jest, o jejku, dużo jest tych raz. Zaczynając od godziny 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szesnaść, siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, trzy. No 30 takich skoków tutaj ma ten encoder. Tutaj mamy V-in i out, wyjście, czyli tutaj zasilacz sobie podłączymy po lewej stronie i wyjście na nasze sondy. Tam nie wiem, które będę ten używał. Zobaczmy sobie tutaj wentylatorek. Właśnie, sprawa wentylatorka. No trzeba będzie też w obudowie zrobić jakieś dziurki, żeby zasysało te powietrze. Bo nie wiem, czy on nawiewa, czy wyciąga. Tego jeszcze nie wiem. No i generalnie tak to wygląda. Mocowanie tutaj, że możemy w obudowę włożyć właśnie. Nam się ładnie zatrzaśnie. Przedni panel. Może zobaczmy sobie jeszcze na szybko pod mikroskopem, co on tutaj ma na tej płytce, żeby wam tak pokazać. Tutaj jest jeszcze brakujące takie miejsce na jakieś połączenie. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, do czego to jest, szczerze mówiąc. Może do jakiegoś właśnie modułu. Ale ile to ma pinów? Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, całkiem możliwe, że ten. Słuchajcie, musimy rozkminić potem, poszukać na AliExpressie, czy są z Wi-Fi i czy może moduł Wi-Fi nie jest podłączony pod to, bo jakby był, to wtedy można by tak zakombinować, by sobie samemu dorobić. Dobra, ja się przełączam pod kamerkę, tylko muszę włączyć, zapomniałem włączyć. Tak, kamerka. Damy sobie niższą rozdzielczość, włączymy oczywiście exposure and gain, żeby nam to działało. Ja już sobie tutaj ustawię na tym. Dobra, ostrość mam. I teraz przełączamy się pod mikroskop, żeby wam pokazać, co tutaj w ogóle jest na tym. Patrzcie się, mamy tutaj jakieś układziki LM358, a to coś z zasilaniem. Obrócę, żeby to było bardziej czytelne. Postaram się może zapalić światło, żeby to lepiej było widać. No, mamy LM358. 1 po tej stronie. Tu mamy LM. Już nie widać. A to jest dokładnie ten sam też 358, bo już widać oznaczenia na samym dole, że P2Z3G3. Jakoś tak. Kondensatory 50-voltowe są wstawione. Aha. Jak wiemy, mamy 36 V. Co tu mamy za kondensatory?
40 do, od 40 do 105 stopni. Tylko jaką one mają pojemność? Gdzieś tu będzie widać, żeby wam pokazać. Może jakoś tak z góry uda się, kurczę, zajrzeć. Chociaż wątpię. Jest 470. Tak? Chyba 470 mikrofaradów. To jest 410, zobaczmy sobie inny jakiś, to jest ten duży taki. Zobaczmy sobie inny kondensator na tej. Low ESR firmy Hanxin. A ten tutaj ma pokazane ile ma? 470 mikrofaradów. No to tamten ma tyle samo, bo taka sama wielkość. Ten mniejszy tutaj na płytce ma... Ile będzie pokazane? 20 mikrofaradów. Nie, 220. Widzicie? To ucięło dwójkę. 220 mikrofaradów 50-woltowe. Czyli kondensatory takie trzy na tej płytce mamy 50-woltówki. Jeżeli chodzi o układ, to nie widzę, bo to jest pod radiatorem wszystko. Nie będę tego rozwalał. A teraz wam pokażę jeszcze koło tych cewek, co tam w trawie piszczy. No i widzicie, tutaj mamy, popatrzcie się. Tu jest zasilanie wentylatorka. A tutaj mamy jakieś złącze. Tylko kwestia, pytanie jest, do czego jest to złącze? Co, robimy mały researching na AliExpressie? No i tutaj podłączenie V-in, V-out, czyli sobie dokręcamy kabelki i nasz piękny front panelu, aluminiowa gałka, bo jakże inaczej mogłoby być. No i wiatraczek, nie ma żadnych oznaczeń, ile on tutaj, na jakie zasilanie jest. Trzeba by było zmierzyć tutaj. No generalnie tak to wygląda pod mikroskopem. Zastanawiam się tylko, do czego jest te złącze tutaj. Dlaczego Chińczyki nic do tego nie dali i stoją one puste do wykorzystania. A jestem pewny na 1000%, że jest do wykorzystania. Słuchajcie, a jak to jest komunikacja pod USB-ka? Nie, to by było zbyt piękne, żeby coś takiego było. Wtedy bym jakąś aplikację ściągnął z netu i na przykład mógł sobie wyświetlać. Nie, to jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. Ja zrobię na chwilę pauzę. Postaram się poszukać tej wersji na AliExpressie, zobaczę, co tam w ogóle on wypluje. Słuchajcie, patrzcie się, co teraz wam pokażę. Znalazłem na AliExpressie, do czego służy to czteropinowe złącze. Jestem w szoku. Ja już wiem, że będzie pięknie. Przełączam się na Firefoxa. Tego AliExpressa zamknę, tutaj to okienko. Zobaczcie, tutaj mamy, widzicie tą płytkę? To jest moduł Wi-Fi. Jeszcze raz się przełączę na OBS-a, czy na pewno nagrywam Firefoxa, żeby nie wtopić. OK, jest. Moduł Wi-Fi. Patrzcie, ile on ma tutaj żył. Raz, dwa, trzy, cztery. Czarna, zielona, żółta, czerwona. Brakuje mi tylko czegoś takiego i no przesyłamy dane do laptopa, do OBS-a, na ekran. Teraz tylko pytanie, jaka aplikacja to obsługuje? Musiałbym poszukać w necie. Może nawet Chińczyk gdzieś daje tutaj linka do aplikacji, to bym od razu ściągnął, bo nieraz tak jest, że oni dają w opisie linka do aplikacji. The screen can be directly put on the desktop after being reserved 180 degrees. Aha. Which is a very common situation. Cztery stany obracania. Może być tak. Niezależnie jak będzie stał, to i tak pokaże nam poprawną
Poprawny ten obraz. Patrzę się tutaj. Fajne mają opisy, o wiele lepsze niż na niektórych stronach. Szukam informacji na temat połączenia przez Wi-Fi. Jeszcze jest pytanie, czy nie zabezpieczyli się oprogramowaniem? Bo jeżeli zabezpieczyli się w ten sposób, że jest jakiś. Patrzcie, tutaj to jest nawet wylutowane. Jaki ząk! To ja kupiłem wersję pod Wi-Fi, gdzie jest wlutowana już od razu ta wtyczka, a tutaj nie ma wlutowanej. Czyli musiałbym sobie, kurde, ręcznie lutować, nie? Żeby połączyć ten moduł Wi-Fi. Tylko, kurde, jaki to jest potrzebny moduł Wi-Fi? Taki zwyczajny, jakiś od Arduino, komunikacyjny, żeby to wyświetlić w jakiejś aplikacji? O, mamy połączenie, nie? Tu nie dość, że jest podłączony pod jeszcze taki miernik USB-ka. Przechodzi przez niego zasilanie. Idzie, wychodzi tutaj na wejście i wychodzi pod diodę LED. Możemy sobie amperami regulować jasność tego. Można użyć tego jako ładowarki do tutaj lejonków połączonych, tak jak widać na obrazku. Teraz dobra, ja chcę. W ogóle w obudowie powiem wam, że zrobię sobie wyjście USB. 5 A będzie do dyspozycji, tak? To będę mógł bez problemu ładować sobie na przykład telefon i coś tam jeszcze na przykład robić. Bardzo fajne urządzenie, nie? Naprawdę bardzo fajne. Jeszcze to ma moduł Wi-Fi. Ja pierdzielę, ale gdzie tu jest jakaś informacja o tym Wi-Fi. Works well. Perfect. Po francusku coś piszą. Nie, no coś pięknego. Powiem wam, że jestem już podjarany na maksa. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie tutaj. Jest jakiś inny. Być może będzie coś więcej napisane na temat tej komunikacji. I patrzcie, tutaj jest połączenie tej płytki. Wi-Fi, czy tam Bluetooth z tymi czteroma. Mamy aplikację. Patrzcie, jak to wygląda. Nie, no aplikacja jest genialna. Ja widziałem to już na jednym filmiku, właśnie jak gościu pokazywał filmik z aplikacji, nie? Jak to działa. Ale będzie rozkmina. Będę musiał się bardziej dowiedzieć, jaki mam moduł dokładnie kupić. USB Bluetooth. A słuchajcie, a może to działa pod USB-ka? Trochę bałbym się podłączać tam pod USB, żeby nie ujarać niczego, bo to jednak z USB-ka idzie 5 V. Musiałbym rozkminić, czy przez ten. Nie, no tak chyba nie, USB-ka chyba nie mógłbym podłączyć. W ogóle musiałbym. Pierwszą rzeczą, którą musiałbym zrobić, to. Po podłączeniu tego do zasilania, sprawdzić na dwóch skrajnych pinach, czy jest jakieś zasilanie. Generalnie idzie na te piny. Bo jeżeli tak, no to wtedy no nie mógłbym podłączyć USB, bo by zaszło zwarcie, tak? Tak sobie to myślę. Czyli taki moduł mi jest tylko potrzebny. I niech mi ktoś tylko powie, błagam, rozkminij, jaka to jest płytka? Tutaj gdzieś było widać chyba. Troszeczkę. Mamy to. Ja widziałem takie kurde płytki Wi-Fi. Tylko nie wiem, co tu pisze. Nie ma lepszego zdjęcia, które by pokazywało, jaka to jest płytka. I też nie ma żadnego odnośnika do tego. Dobra, słuchajcie. Ja już będę na tym kończył. Także bardzo fajne urządzonko. Zaraz się idę nim bawić. No i już wiemy, że ma podwyjście moduł Wi-Fi. Zbudowanym już gniazdem. Także jest gites, majonez. Będzie niezła zabawa w projektowanie obudowy. No i zbudowanie naprawdę myślę, że fajnego urządzonka do zasilania.
Jeszcze jak będzie z Wi-Fi, więcej mi nic do szczęścia nie potrzeba. No, oczywiście potrzeba. Więcej amper. Jak tutaj by było 10 amper, to już by było genialne. A widziałem, że są nawet takie urządzenia do 20 amper. Także słuchajcie, do 20 amper, już wam powiem tak na sam koniec, i kosztują chyba mniej niż 100 zł. Tyle, że chyba nie ma wyświetlacza, są jakoś regulowane. Do obczajania na AliExpressie, bo tam tego jest multum, multum. Kończę, idę bawić się miernikiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało, postaram się wam odpowiedzieć, to co będę mógł. Aha, jeszcze co, chciałem te pudełka przetestować, tak? Dobra, zrobimy na koniec jeszcze tylko mały test, ile do tego jednego pojemniczka wejdzie, bo chcę sobie zrobić porządek na tym biurku i czym by je tutaj rozciąć teraz, słuchajcie. Wezmę sobie jakieś nożyczki moje tutaj. To jest i tak. Delikatne, bardzo. Dobra, rozpakujemy sobie to. I zaraz zobaczymy w ogóle, ile mi wejdzie rzeczy do jednego tego. Jak widać, mamy tutaj ten zestaw montażowy, gdzie można sobie układać jedno na drugim. Ja na razie tego nie będę używał. Chcę tylko... Biorę jedno na razie. Takie pudełko. Nie no, fajne jest, super. No, pojemne. Tamte były gdzieś chyba połowę mniejsze, nie? Tylko, że 9. Także myślę, że może nawet lepiej zrobiłem, kupując to. Okej, pierwszy test. Aj, jeszcze mi tutaj wypadło. Z pudełka. Wrzucamy sobie zawartość tego tutaj do tego. Tutaj mam przetworniczkę step. To co jest? Step down. To jest do płytka do... A nie będę mówił, niech ktoś zgadnie. Tu jest wyjście na słuchawki. Wzmacniacz. Mikrofon. Już pewnie niektórzy będą wiedzieć. No i zasilanie. Ok. Przekaźniki. Dwa kanały. Można sobie załączać. Tak jak robiłem ten projekt pod lampkę, że pilotem sobie włączałem. Tylko strasznie dużo miejsca zajmuje. Taki panel. Moduł do wyświetlania voltów i amperów. On może się przydać super właśnie do tego, do tej budowy tego miernika, żeby na przykład pokazywał, nie? Chociaż nie wiem, po co ma pokazywać, jak tam będzie pokazywane wszystko. To jest rozwałka przekaźnika bezstykowego. Tutaj płytka z USB-kiem. I właśnie, wykorzystam sobie tą płyteczkę do wyprowadzenia właśnie ładowania telefonu pod USB. No idealnie się sprawdzi. Nie wiem, wytnę ją chyba. Tutaj zostawię tylko piny, albo nawet nie będę jej wycinał. Ona ma tutaj montażowe dziurki, do których będę mógł na przykład przykręcić się do obudowy. Także to by mogło być spoko. Na pewno to będzie do tego służyło. Regulator mocy. 2 kW. Co tu mamy jeszcze? Moja przeróbka tej karty Wi-Fi z tableta. Jakaś tam płyteczka z tych zakupów w Axlu, gdzie kupowałem różne rzeczy. Tutaj też taki malutki regulator DC. DC-DC. Czyli na przykład możemy sobie regulować obroty wentylatora. Generator sygnałów. Trójkąt, kwadrat, sinus. Pięknie weszło. No i to teraz będzie wyglądało. A nie taka rozpierducha, że głowa boli. Nie no, polecam. Polecam bardzo fajne organizery, szufladki, które można sobie jakoś tam fajnie poukładać. Mówię, nie będę na razie
tego używa obok, chcę zobaczyć jak to mi się fajnie poukłada jedno obok drugiego, czyli coś w ten sposób. Tutaj nawet da się je jeszcze włożyć, tak? Ja pierdzielę, coś pięknego. Można je wciskać jedno obok drugiego. Fajne one są. Dobra, nie będę na razie tutaj na chama wciskał. Potem sobie to zrobię. A w zasadzie może wcisnę dwie. Patrzcie się. I możemy taki rząd pięciu pudełek sobie gdzieś postawić. Potem tylko bierzemy, przestawiamy. Chyba nawet lepiej zrobiłem kupując to, bo więcej wejdzie mi do tego. Także tutaj mogę sobie jeszcze wrzucić na przykład, nie wiem, posegregować jakąś synę, takie materiały do lutowania, żeby nie szukać tego, zastanawiać się, gdzie co położyłem. Także wow, super. Tylko jestem jeszcze ciekawy, ile takie pudełka można by kupić w jakiejś Castoramie, wiecie, w takich sklepach budowlanych, bo myślę, żeby było wiele, wiele tańsze niż te 35 zł. Ha! Jeszcze możemy sobie nawet tutaj, pokażę wam. Patrzcie, ile rzeczy odkrywam, nie? Takie niby proste pudełka, ale możecie sobie je łączyć. Możecie sobie tutaj, nawet tego bym nie wyciągał, napisać, że tutaj macie coś do lutowania. Tutaj na przykład, nie wiem, cyna, coś tam jeszcze, nie? Takie informacje podstawowe. Można je tutaj właśnie z boku montować. Mają takie jakby szyny. Z drugiej strony jest tylko coś takiego, że jakby w sumie powiem wam, że to jest też bez zrobione nie bez znaczenia, bo to można by, jakby wam to powiedzieć, jakbyście mieli jakieś taką, kurczę, cienką deseczkę, coś w tym stylu, to możecie to zawiesić tak na tym, nie? Tutaj. I to sobie będzie gdzieś tam na jakiejś tam ściance w warsztacie wisiało, trzymało się. Nawet dwa haki takie jakieś wygięte, jeden, drugi by to trzymały bez problemu. Także jest przemyślane dosyć fajnie. Polecam. Nie, już naprawdę mogę powiedzieć, że polecam. Jestem zadowolony z tego zakupu. Nie żałuję. Super miejsca się zrobi z parapetu na oknie, bo mówię wam, jest totalna rozpierducha. Już mi matka nawet mówiła, weź tu posprzątaj. I na tym zakończę filmik. Test miernika będzie w innym filmiku. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Życzę wam miłego dnia, bo jest naprawdę dzisiaj piękna pogoda. Piękna wiosna się zrobiła. Polecam się przejść. Trzymajcie się.